Jak to mówią, kto rano wstaje, ten jest niewyspany, ale nie ma co narzekać, bo przed nami piękny dzień się zapowiada. Dzisiaj połączymy sobie dwa hobby, wędkę z wykrywaczem metali. Zobaczymy, co to się będzie działo. Płyniemy sobie na rybki i pochodzić z wykrywaczem na plażach. Płyniemy sobie w stronę słońca, a tutaj na tym drzewie jest pełno kormoranów. Wyspa kormoranów. Widoki przepiękne od rana. Słoneczko wstaje. Dobra, popróbujmy najpierw rybki. Chodzenie z wykrywaczem i wędkowanie mają to do siebie podobne, że jednym i drugim trzeba się namachać w cholerę, żeby cokolwiek znaleźć, złapać. Ale jest przyjemnie. Przy jednym i przy drugim hobby przebywamy na łonie natury cały czas. Co łączy wędkarstwo z wykrywaczem metali? Kalosze. I tu są przydatne. Pokażę wam, do czego prowadzi nadmierne oglądanie pana Adyna. Taram. Pozdrawiam. No to zaczynamy przygody. Jest pierwsze znalezisko. 99 rok, 20 groszy. Pięknie. Od czegoś trzeba zacząć. Jest i kolejny strzał. Nic, płyniemy na następne miejsce. Na razie jestem zarobiony, mam 20 groszy, 2 kapselki. I pierwsze koty za płoty. Pokażę
pokażę Wam coś jako ciekawostkę. Jako początkujący detektorysta, niestety na wszystko na razie nie ma kasy, to uspawałem sobie coś takiego sam. Najgorsze było wywiercenie tych wszystkich otworów. Ale jak na razie się sprawdza. Nie jest źle. Dobra, płyniemy dalej. Piękny poranek, cieplutko będzie. Sprawdzimy sobie tą plażę piaskową. Jest bardzo fajna, duża. Dużo ludzi tu zawsze bywa. A że jestem wcześniej rano, to skorzystamy z tego, że nie ma nikogo. To sprawdźmy plażę sobie najpierw w tym piaseczku. Co tu będzie? Piękna plaża piaskowa. Pora może sprawdzić tego pointera. Jest kawałek zawleczki od puszki. Aha, kolejna monetka. 10 groszy. Już razem 30 dzisiaj. Zaczyna mi się to podobać. Tam na plaży niestety same śmieci. 10 groszy. To wszystko na razie. Popróbujemy teraz na rybki. Może ryby zacznę brać. Dobra, założę trochę mniejszą przynętę i spróbujemy jeszcze raz to samo miejsce. Obrotówka o rozmiar mniejsza. Podobna kolorystyka. No to próbujemy. A nic, na razie nic nie bierze. Włączę kamerę, jak coś będzie. No, tu mamy piękną teraz plażę. To jest turystów normalnie jak nad morzem latem. Piękny piaseczek. Piękny brzeg, nie jest za głęboko, można sobie całą linię tutaj przejść. Bardzo dobre miejsce mi się wydaje, że to będzie. Sygnał 58, 59. I płyciutko zacznę. Zaczynam się przyzwyczajać. Piękny widok. Widoczna gołym okiem. Sygnał 89. 50 groszy. Pod kolejną ławką kolejna monetka, 10 groszy.
Pięknie. Więc muszę wymienić baterię w GoPro, bo mam 1%. Widzimy się po wymianie baterii. Co, bateria wymieniona? Obejdę tam jeszcze, zostały mi jakieś ławki. Pod ławkami najwięcej na razie monet. Zobaczymy, co tam się jeszcze kryje. Ciekawe, co się może znajdować pod tymi huśtawkami. Sygnał 62-63. Zobaczymy. Jest jakaś monetka. 1 grosz. Walczymy dalej. No i zgubiłem gdzieś łopatkę. Gdzieś się położyłem albo coś, nie wiem. Zobaczę, czy w łódce może zmieniałem baterię, czy nie zostawiłem. Niestety frycowa się płaci. Tam jej nie ma. Idę zobaczyć do łódki. Tak, jest łódka. Zostawiłem łódkę. Idziemy z powrotem. Tam pod tą ławką jeszcze jakiś sygnał był na kolejną jakby groszówkę. Zobaczymy. Sprawdźmy, 59 sygnał. Dobra, coś tam zebrałem, bo nie piszczy. Sprawdźmy. Cóż to może być? No proszę, do kolekcji. Ale emocje były. Kołatna sowa. Nic, trochę na ryby trzeba popłynąć. Dobra, słońce już tak praży, że nie idzie wytrzymać. Trzeba się przebrać w krótkie spodenki. Fajna miejscówka, tamte lilie. Spróbujemy na żabę. Zobaczymy, czy tam nie siedzi jakiś szczupaczek pod tym. Taka ładna żaba się nic nie skusiła. Oj, coś tam goni. Ale ładne cąknięcie było. Zobaczymy, czy wyjdzie z tego za nią. Nie. Ale było ładne branie. Spróbujemy jeszcze raz. No, chodź, chodź, chodź. Nie chcesz? Może teraz. Nic się nie chce nabrać. Trzeba być cierpliwy.
Nie podajemy się, próbujemy dalej. Skacze sobie żabka i szczupaczek żaden się na razie nie chce nabrać. No, o, o, było brań. Chyba mały jest. Dlatego nie może tego chwycić. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzieś tu było, gdzieś tam krąży. O, kum, kum. No, chodź, 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 chodź. No, teraz zygnał. Coś tam goni. Dobra, spróbujemy na głębszej wodzie. O, jest fajna rybka się trafiła. O, bardzo ładna. Zobaczymy, czy się uda ją wyciągnąć. Szczupaczek. Myślałem, że duży okoń będzie. Jest duży. No proszę. Są poszukiwania, są połowy. Wszystko jest fajnie. Oj, oj. Proszę. I cyk. Do wody. Takie dzień to fajne. Ręce już śmierdzą rybą, jest dobrze. No i szczupaczek sobie wziął na trochę głębszej wodzie. Tu ładnie widać roślinność na dnie, ale tam zaraz ta woda opada. Kawałek dalej, tam już jest kilkanaście metrów głębokości. Tu jest zdecydowanie za płytko. Wszystko widać. Nic, trzeba sobie zrobić jakieś przerwę na śniadanie. Nie ma tak polowe warunki. Ale gdzie pyszne. To jest coś wspaniałego. Wszystko można sobie zjeść na cieplutko. Przygotowałem sobie w domu już kanapeczki, z których zrobię tosty, ser i szynka. Trochę sobie to nagrzejemy. Teraz zmniejszę ogień, bo bardzo szybko się to przypala. Za chwileczkę będą pyszne tościki. Trzeba uważać, bo bardzo łatwo przypalić w tym. Dlatego się robi na malutkim ogniu. Malutku, po malutku. Dobra, jedna już będzie dobra. Teraz zaczynamy drugą. O, ale gorąco. To niech się robi. A sobie tamtą już mogę zjeść. Coś pięknego. Smacznego. Dlaczego trzeba uważać i na małym ogniu robić?
tym tosterze łatwo przypalić, ale jeszcze nie jest tak źle. No co, pojadłem, pobiłem. Trzeba trochę teraz poszukać z wykrywaczem. Myślę, że warto, to kiedyś była taka dzika plaża. Pewno ludzi się kąpało, to wszystko pozarastało może. Czy coś uda, zobaczymy. Coś tam mam. Już wiem co. Najważniejsze, że działa. Nic się nie udało ciekawego znaleźć oprócz zawleczki od piwa. Więc płyniemy dalej. Falka się zrobiła i wiaterek delikatny. Tak spokojnie było, ale jest przyjemnie, przynajmniej nie jest gorąco. Szukam teraz okoni na głębszej wodzie. Nie wiem co to, ale coś tam ciągnę, jakby jakiś zaczep. Ale jakoś dziwnie chodzi. A, krzaki. Sprawdzimy się tylko na szybko, czy na wyspie coś tam się nie kryje. Chociaż nie wiem, czy tam jest możliwość kopania. Już widelec coś się trafi. Fajne miejsce to jest na biwaki. No, już wiem, co tak piszczało, siatka od grilla jakaś w ziemi jest zakopana. No jest chwila kopania, pointer się przydaje i kapselek. Pierwsze lepsze znalezisko, 2 złote, pięknie. Skąd to się tu wzięło tak głęboko? No, piękny dzień.
stare miejsce po ognisku. Kupa śmieci pewnie będzie. Stopione amelinium. Kupa śmieci, ale 2 złote znalazłem. Dobra, płyniemy dalej. Co, jeszcze parę rzutów przy nętam, zaczniemy. Teraz będzie trzeba się zbijać do domu chyba. Dużo ludzi jest na wodzie. Pływają rowerki, kajaki, supy. Na plażach też wszędzie pewno ludzi, tam cała wycieczka kajakowa. Trzeba powoli się zbijać do domu. Ale jeszcze popróbujmy. Hej. Dzień uważam za udany. Wieczorem jeszcze tylko ognisko i zimne piwo. Tak cieplutko, trzeba się wykąpać. Aj, jakiś mały gonił. Jakieś maleństwo. No, goni. Jest. No proszę. Całe stado za nim idzie. O. I proszę, jaki ładny okonek. Zapozował nam ładnie. Pięknie ubarwiony. To wracaj mały do wody. Podsumować dzisiaj najciekawsze znaleziska. To jest mega ciekawe, mega przydatne. Na łódce się przyda, zostawię to sobie na łódce. Dalej, co tam było? Hajs. 10 groszy. 10 groszy. 10 groszy. To jest 20. 20. 50 ładna i... najgrubszy nominał. 2 złote. Czyli 2,50, 2,70, 80, 2,90, 2,91, bo to jest 1 grosz, a nie 10. Pomyliłem się. No, powoli sprzęt się wraca. Ale jestem mega zadowolony, że wziąłem, kupiłem tego Questa X10 Pro razem z pointerem. Mega, mega się przydaje. Chciałem kupić samego, ale w ostatniej chwili się pojawiła promocja właśnie, że jest razem w komplecie z Questem X10 Pro i mega jestem zadowolony, że to kupiłem z tydzień wcześniej i bym miał samego i X10 Pro, a tak to mam jeszcze razem z tym. Super się przydaje. No nic, będę kombinował. Następne wyprawy na dzisiaj to myślę, że już wystarczy. Jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia. Warto było rano wstać. Piękna pogoda od rana. Piękna pogoda teraz. Ryby aż tak nie dopisały, ale jeden szczupaczek się trafił. Pozdrawiam. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.